Tomasz Siemoniak stwierdził, że kiedy był ministrem obrony narodowej, polski przemysł zbrojeniowy dobrze się rozwijał. W czasie rządów premiera Donalda Tuska zapadły przełomowe decyzje dotyczące konsolidacji polskiego przemysłu obronnego. Po wielu latach niemożności, sporów powstała Polska Grupa Zbrojeniowa. Potem rząd premier Ewy Kopacz, minister skarbu zdecydował, że główna siedziba będzie się mieściła w Radomiu, więc Radom i historycznie, i obecnie, i emocjonalnie jest związany z polskim przemysłem obronnym. Były minister zwrócił również uwagę na odwrócenie się proporcji inwestycji MON-u w polskich firmach zbrojeniowych. W roku 2014 70% wydatków MON lokowaliśmy w polskim przemyśle obronnym, 30% za granicą. Rządowi PiS w roku 2018 udało się te proporcje odwrócić. 70% pieniędzy na rozwój polskiego wojska zostało wydane za granicę. I co gorsze, bez myślenia o polskim przemyśle obronnym, bez dostarczania nowych technologii, bez tak zwanego offsetu, który daje szansę rozwoju poszczególnym zakładom. Natomiast Joanna Kluzik-Rostkowska zapytała retorycznie, co z obietnicami wyborczymi Wojciecha Skurkiewicza. Pionki, które czekają na 400 milionów obiecanych przez ministra Skurkiewicza na fabrykę prochu. Także jesteśmy naprawdę w takim miejscu, w którym ten przemysł zbrojeniowy jest bardzo ważny i absolutnie pomijany. Zdaniem polityków PO złe decyzje Prawa i Sprawiedliwości mogą doprowadzić do tego, że polski przemysł obronny przestanie za kilka lat istnieć, a to ich zdaniem najmocniej uderzy w takie ośrodki jak Radom czy Skarżysko-Kamienna.